zasadzie w Wikipedii są całkiem sensowne wpisy na ten temat, jest dużo podręczników, jest dużo w ogóle specjalistycznych portali poświęconych świnkom. Na większości z nich są straszne bzdury, więc myślę, że nie będziemy tego, że w tym kierunku nie będę szedł. Pójdę przez historię i w zasadzie towarzyszenie świnki morskiej ludziom. I tak, jeszcze w latach 60., bo znalazłem taki dokument z 67 roku z przeglądu American Geographical Society, świnki podobno zostały udomowione około pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Z tym, że nowsze badania, również markerów genetycznych, wskazują, że było to raczej 8-9 tysięcy lat przed naszą erą. W Andach mniej więcej będzie to... czy widać kursor? Okej. Coś może u mnie nie słychać. Znaleziono w jaskiniach kości i potwierdzono, że w zasadzie było 8-9 tysięcy lat przed naszą erą. Ludzie prawdopodobnie już, to znaczy na pewno świnki jedli, ale prawdopodobnie świnki już wtedy były udomowione. To znaczy podejrzewam, że w większości przypadków na gryzonie się nie poluje, jeżeli mamy takie stworzonko, które w zasadzie jesiano, za bardzo nam nie ucieka, dosyć łatwo się rozmnaża, więc w sumie lepiej je trzymać gdzieś w jakiejś zagrodzie. Kolejnym dowodem jest obecność świnek morskich, które były składane w ofierze w świątyni Kotosz w Huanaco w Peru. To jest świątynia skrzyżowanych rąk od właśnie tej płaskorzeźby, którą tutaj widać na zdjęciu. I tam już były po prostu ciała składane w grobach w pobliżu tej świątyni, także im towarzyszy. Tam znaleziono też właśnie ślady szkieletów świnek morskich, czyli te świnki morskie już były wykorzystywane w celach rytualnych, czyli już można powiedzieć, że one zagościły w kulturze. Niestety zagościły w kulturze w roli albo pozagrobowego pokarmu, albo jakichś tam zwierzątek składanych w ofierze przy okazji właśnie jakichś tam rytuałów pogrzebowych. Więc tu mamy 2000 lat przed naszą erą, bo wtedy ten mniej więcej kompleks powstał. Mamy też już świnki morskie wykorzystywane w rytuałach. Kolejnym przykładem jest Chavín de Huántar. To jest, tam już mamy, to jest drugi wiek przed naszą erą. Tam, co na zdjęciu widać, to zadaszenie, tam jest wejście do takich dosyć niskich, wąskich tuneli, gdzie znajdowały się wnęki grobowe i tam już były składane, łącznie z ciałami ludzi, były składane świnki morskie, ciała świnek morskich już zmumifikowane, to znaczy już świnki też na pewno miały być albo zwierzątkami towarzyszącymi w życiu po wędrówce pozagrobowej, albo miały być właśnie pokarmem pozagrobowym dla tam grzebanych ludzi. Więc już można powiedzieć, że trochę ich, że już mamy potwierdzenie, że nie to, że ktoś po prostu przyszedł do tej świątyni i złożył świnkę w ofierze, tylko ona dodatkowo jeszcze pełniła właśnie funkcję jakąś tam rytualną w zaświatach. Dalej mamy testna kultura Nazca. Ta piramida jest w Kałaci. To jest drugi wiek przed naszą erą i ta kultura trwała do V wieku naszej ery. I tam w pobliżu, zresztą podobnie jak w Egipcie, w pobliżu oczywiście tak dużej konstrukcji znajdowały się domy prawdopodobnie budowniczych, a na pewno osób, które były jakoś związane w ogóle gospodarczo czy zawodowo z tą świątynią, znajdowały się domy mieszkalne, no i tam pod podłogą, czyli nie tylko tam po odkopaniu tych ruin domów, tylko jeszcze głębiej, znaleziono ciała 19 młodych świnek morskich i prawdopodobnie te świnki przy stawianiu nowego domu po prostu jako takie zwierzęta ofiarne, przebłagalne zostały poświęcone i właśnie ich szczątki zostały zakopane pod podłogą, żeby, nie wiem, żeby były, powiedzmy, żeby przebłagały duchy opiekuńcze ogniska domowego. Zresztą to jest dosyć uniwersalne, to jest uniwersalne zjawisko w wielu kulturach. Podobnie jest w El Yaral.
To jest okres Filibaja Alta, 8-10 wiek na naszej ery. I tutaj mamy stanowisko archeologiczne, na którym oznaczone, gdzie znaleziono też właśnie niejako pod podłogą ówczesnego domu, znaleziono 112 mumii świnek morskich. Było to 90% z nich to były młode samce, zaraz wyjaśnię, o co chodzi. One zostały złożone w ofierze poprzez obcięcie głowy, poprzez dekapitację i ta głowa została położona pod korpusem. Czyli to miało już bardzo, bardzo określoną formę rytualną. Dlaczego były to młode samce? Jak w każdej, powiedzmy, produkcji rolnej, samce są mniej cenne, dlatego że się nie rozmnażają. Więc, a u świnek no mniej więcej samce i samice się rodzą pół na pół. Więc, a poza tym samce są silnie terytorialne i naprawdę tłuką się między sobą czasami na śmierć. Zdarzały się przypadki, że dwa samce świnek morskich tak się pogryzły, że jeden drugiemu doprowadził do perforacji jelit i do śmierci. Luba moja była raz w przychodni pogryziona przez świnki, gdy próbowała je rozdzielać. Ja też spędziłem kilka tygodni na antybiotykach po tym, jak mnie świnka rozdzielana pogryzła, bo wtedy po prostu, no to jest logiczne, świnki mają oczy u góry, a zęby na dole, wobec tego jak się tłuką, to gryzą wszystko, co im tam wejdzie pod zęby, a te mają te dobre 2-3 centymetry. Więc dużo samców w stadzie świnek morskich jest z perspektywy rolnika, hodowcy jest niepożądane. No i też dlaczego to są młode samce? No dlatego, że po prostu, żeby ich nie karmić, świnka pełną masę osiąga dopiero w okolicach jednego roku życia, wobec tego byłoby to bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo pracy, a przecież zwierzątko nie zostanie potem wykorzystane jako pokarm. I tak, mamy dwie kultury Mosin Mosina i tam mamy świnkę morską, która po raz pierwszy nam się pojawia w formie obiektów użytkowych, rytualnych, być może to są dwa, te czarno-białe zdjęcie u góry, to jest świnka ceramiczna, zdjęcie z 29 roku z Berlina i to jest tak mniej więcej do 5-10 wiek, dolna świnka to jest 10-13. I to są świnki, które już po prostu one towarzyszyły ludziom i w pewnym momencie ludzie zaczęli je po prostu przedstawiać w swojej ceramice i w swojej sztuce. Trochę to jest zjawisko analogiczne, będę tu bardzo dużo porównań robił świnek do kur, dlatego że to jest, że one pełniły bardzo podobną funkcję w społeczności. Więc mamy u nas w naszej strefie kulturalnej mamy po prostu albo koguty, albo jakieś tam kurze pierze, albo mamy opowiadanie czy zbiór opowiadania Andrzeja Pilipiuka Weźmiesz czarną kurę, czyli tam świnka miała podobną funkcję, także rytualną, religijną i magiczną, jak u nas drób. No i idąc tym tropem dalej, będziemy mogli odtworzyć w jakiś sposób obecność świnki na kontynencie południowoamerykańskim się rozprzestrzeniała, dlatego że ludzie, gdy się przeprowadzali, zasiedlali nowe tereny, zakładali nowe wioski, właśnie ruszając z And wzdłuż rzek, oczywiście, żeby mieć cały czas dostęp do świeżej wody, ludzie wędrowali wzdłuż Orinoco i tak do, jak tutaj mam, były robione badania przez niderlandzkie małżeństwo polskiego pochodzenia, robili badania genetyczne właśnie ze wszystkich stanowisk archeologicznych świnek morskich, żeby odtworzyć mniej więcej jaki jest wiek poszczególnych stanowisk. No i wyszło, że do Wenezueli świnki dotarły w VI wieku, wzdłuż rzeki tu jeszcze nie. Tam przewinę na tę mapę wcześniejszą, tam patrzmy do góry, mamy północna część Ameryki Południowej wzdłuż Orinoco z tymi ludźmi wędrowali właśnie do VI wieku, dotarły do Wenezueli. W X wieku już były w okolicach Aruby, Curaçao, Porto Rico, Dominikany, no i właśnie tak jak tutaj mam
Niżej następny slajd, świnki z Karaibów, czyli w X wieku już mamy, przepraszam, w X wieku już mamy świnki na Wyspach Karaibskich. No i Imperium Inków, z informacji, jakie się zachowały u kronikarzy hiszpańskich, wiemy, że świnki były składane w ofierze całymi tysiącami. Co akurat nie jest jakimś tam szczególnym wyjątkiem, dlatego że pojmani jeńcy też byli składani tysiącami, tysiącami były składane lamy, z tysiącami były składane wszystko inne, co żyje. Oczywiście, żeby słońce wstało następnego dnia. I dlaczego w przypadku Inków jest istotne, że to są świnki? Dlatego, że to było społeczeństwo bardzo, bardzo silnie kastowe. To, co my tutaj obserwujemy, czyli nie pamiętam, jak się nazywają te ruiny, może ktoś mi podpowie, bo zapomniałem, zamiast wyleciało mi z głowy i nie ma to za bardzo znaczenia. To było miasto, które należało, w którym mieszkała klasa kapłańska. W związku z czym miała inne przywileje i na przykład, uwaga, mogła hodować lamy. Powiedzmy klasa ludowa mogła hodować tylko świnki morskie, nie mogła posiadać żadnych innych zwierząt. Stąd też właśnie ludność, powiedzmy chłopstwo, klasa niższa, ta warstwa społeczna po prostu kopiowała zachowania innych klas, między innymi kapłanów, wojowników, urzędników i tak dalej, po prostu dokonując tych samych rytuałów, tylko że na zwierzątkach, które były dla nich dostępne. No i Bernabe Cobo i Garcilaso de la Vega, Machu Picchu, dziękuję. I Garcilaso de la Vega właśnie opisali te krwawe rytuały świnek, które były. I tu znowu idziemy, Inkowie się naprawdę nie pierdzielili, jeżeli chodzi o swoje rytuały, i świnki były rozrywane. No i tak, chodźmy dalej, i to do współczesności już, to też udało mi się znaleźć. Nadal w Meksyku znajdują się tak zwani sobadores, to są lekarze ludowi, którzy wykorzystują świnki także w rytuałach medycznych, magicznych, mianowicie do diagnostyki gruźlicy. Świnkę, kiedy przychodzi ktoś, podaje z podejrzeniem gruźlicy, nie wiem, czy do COVID-u też będą to stosować, prawdopodobnie tak, świnką naciera się klatkę piersiową tego diagnozowanego, tego pacjenta, dopóki świnka nie wyzionie ducha. I wtedy świnka się rozpruwa i wróży z wnętrzności, czy to jest gruźlica, czy to nie jest gruźlica. No dobra, tło historyczne prekolumbijskie mamy. Tak, sobadores. Dobrze. Jak się nazywam? Ze świnką morską jest pewien problem, to znaczy jest bardzo trudno odtworzyć, jaki był szlak rozwoju samej nazwy świnki morskiej, dlatego że wynika, to znaczy to zróżnicowanie i niemożność odtworzenia nazwy świnki morskiej, czy raczej trasy, jaką przebyły, ani jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego, wynika z tego, że prawdopodobnie wynika z pewnej pragmatyki, powiedzmy, morskiej, wypraw morskich. Kiedy ludzie dotarli już do tych Wysp Karaibskich, bo oczywiście najpierw nie dotarli na sam kontynent i zobaczyli tam właśnie takie małe zwierzątka, to kiedy chcieli wracać do Starego Świata, oczywiście pytali miejscowych, albo nawet nie pytali, tylko rabowali, co tam można było wziąć jako źródło białka. Dlatego że kiedy ruszali z Europy, znowu wracają te kury, marynarze zabierali ze sobą kury, bo wystarczy dać im ziarno i przeżyją, można je przetrzymać przez całą drogę, nie ma przecież lodówek. Zabierali kozy, bo koza w zasadzie może zjeść wszystko, łącznie z linami, i też będzie jako tam, powiedzmy, źródło mleka i źródło białka na te tygodnie rejsu. No i się okazało, że Indianie, mieszkańcy Wysp Karaibskich nie mają odpowiednika kury ani kozy. No, mają tylko te świnki. No to brali marynarze te świnki na pokład, żeby mieć źródło mięsa w drodze do Europy. No i niektóre z tych świnek docierały do kontynentu oczywiście. No to co się z nimi robiło? No wiadomo, że wszystko z Nowego Świata miało gigantyczną cenę. No to te świnki się sprzedawało. No i bierzemy takiego mniej lub bardziej ogarniętego kapitana, czy marynarza, czy kwatermistrza, który ma te świnki i wprowadza je na rynek, no i powiedzmy, że
chce je sprzedać, dobrze, a jak to się nazywa? No to i w zależności od tego, jaką fantazję miał ów marynarz albo z czym mu się skojarzyło, no to ta nazwa, to taka się trafiała nazwa i taką proponował nazwę. I dlatego w Anglii jest inna, na południu Europy będzie inna, we Francji będzie inna, w Niderlandach, czy w państwach, czy w miastach hanzatyckich, czy w państwach z miastami należącymi do Związku Hanzatyckiego, też będą te nazwy inne. No i mamy nazwę łacińską cavia porcellus. I dalej mamy cabiai, to jest nazwa, która funkcjonuje na Karaibach. Kuwi jest nazwą w języku kechua, czyli powiedzmy, że to jest ta pierwotna nazwa, jeżeli byśmy przynajmniej geograficznie próbowali odtworzyć losy świnek. Cuicuyo to jest w języku hiszpańskim, ale w Ameryce Południowej to będzie Ekwador, Peru i Boliwia, czyli w zasadzie mamy też tą ciągłość językową. Cavia, Savia, Cobaia to jest portugalski i w Brazylii, i w Portugalii. Merschweinen, Merswin to będzie średni, wysoki niemiecki i niemiecki, znaczy odwrotnie, najpierw niemiecki, potem średni, wysoki niemiecki, więc mamy świnka morska. I tu przechodzimy, i rosyjski też prawdopodobnie od tych niemieckich, nie wiem, może z królewca, a może po prostu później już dotarła z utrwaloną nazwą w Niderlandach morska jaswinka. No i Coconda Inde, czyli świnka indyjska, jest we Francji. Guinea Bigeite to jest nazwa, albo Spanserat. To jest gwinejski prosiak, albo nie wiem jakiś, to będzie szczur jakiś, nie pamiętam jaki, nie pamiętam, niestety mi uciekło już tłumaczenie tego. To będzie też w Niderlandach, oprócz tego, że mamy mecz fajny. To i jeszcze oczywiście Porquinho de la India, to będzie w Hiszpanii, czyli prosiaczek indyjski. No i Conejillo de India, to będzie królik indyjski. No czyli bierzemy coś, co nam się kojarzy. No wygląda jak szczur w zasadzie, nie ma ogona, ale powiedzmy, że jest. Wydaje odgłosy jak zażenana świnia, kiedy świnka jest głodna. Wobec tego możemy ją nazwać właśnie świnką z tego tytułu. No i właśnie trafia się albo szczur, albo królik, w zasadzie z czym nam się kojarzy. Więc można założyć całkiem bezpiecznie, że nazwy świnek były zupełnie przypadkowe i w Ameryce Południowej one były mniej więcej ze sobą powiązane. Historycznie była tam jakoś ciągłość, natomiast w Europie po prostu kto jak przypłynął i sobie wymyślił, tak ta nazwa funkcjonuje. No i oczywiście jeszcze mamy nazwę angielską, ale to zaraz dojdziemy. I tak, pierwszy opis powstał jeszcze w 1551 roku na Santo Domingo, to jest w ogóle pierwsza ilustracja. W Hessnera, w Historii Animalium, zresztą bardzo, bardzo ważny zbiór w ogóle dla rozwoju systematyki przyrodniczej. No i świnka potem wrusza już na kontynent. I uwaga, mamy tam, dlaczego ja zaznaczyłem tę datę, mamy 1551 rok. Z 1575 roku, czyli 24 lata później, pochodzą szczątki świnek morskich znalezione w piwnicy w Londynie, w piwnicy Sir Thomasa Smitha, który był takim, na dworze królowej Elżbiety był takim ministrem spraw zagranicznych, więc on miał kontakty zagraniczne, no i na pewno prawdopodobnie jego dzieci miały już świnki morskie wcześniej i kiedy śwince się zeszło, to po prostu pochowały dzieci świnkę w piwnicy. I obraz, który tu widać, trójki dzieci, pochodzi z 1580 roku. I legenda, która między innymi znajduje się w opisie prelekcji, jest taka, że właśnie Elżbiecie I zaprezentowano świnki morskie, no i powiedziano, że dzicy ludzie tam w Nowym Świecie, w Indiach Zachodnich, że oni tu jedzą. No i, ale Elżbieta podobno stwierdziła, że zwierzątko bardzo jej się podoba i że to będzie zwierzątko do towarzystwa i stwierdziła, że nie będą świnki jedzone i stąd zaczęła się moda na świnki morskie w Europie i to tabu związane z jedzeniem świnek właśnie, które funkcjonuje w świecie zachodnim. No dobra, nie zachodnim, tylko w Europie i anglosaskim. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką trendseterką była Elżbieta I. To znaczy
Zaczęła nosić wielkie kryzy w przeciwieństwie do kobiet, bo mężczyźni nosili wielkie kryzy i kobiety zaczęły nosić wielkie kryzy. Uwielbiała słodycze, jadła karmelizowane owoce, przez co miała okropnie zniszczone zęby. Wobec tego damy dworu zaczęły sobie czernić zęby, bo skoro Elżbieta to robi, to znaczy, że to jest modne. Więc jeżeli Elżbieta stała się fanką świnek morskich, każdy chciał mieć świnkę morską. Czego dowód może być właśnie taki, że Sir Thomas Smith miał już tę świnkę, jego dzieci miały tę świnkę. To, że mamy tutaj na tym obrazie właśnie dziecko jakieś znęca się nad jakimś ptaszkiem i właśnie świnką, co miało pokazywać status i społeczny, i majątkowy. I jest taka właśnie skąd nazwa świnki morskiej. Być może dlatego, że świnkę Brytyjczycy pozyskali z Gujany Francuskiej, więc to była wtedy świnka gwinejska i ma to pewien sens, czyli the guinea pig. Z drugiej strony Kompania Wschodnioindyjska, która miała dla koronę monopol na transport z Nowego Świata, miała swoją wewnętrzną walutę, swój wewnętrzny system walutowy i najdroższą, najcenniejszą monetą była oczywiście złota Gwinea. Jeżeli każdy chciał mieć takie zwierzątko jak Elżbieta, to gotów był zapłacić nawet za to jedną złotą Gwineę i być może właśnie od tej ceny świnka gwinejska stała się to właśnie bardzo cenną, szczerą złotą świnką, która może nam zaprezentować, że nas na to po prostu stać. A skoro mamy mody, no to oczywiście mody będą iść powolutku w poprzek i w dół z drabiny społecznej. Mianowicie w epoce baroku pojawiła się moda na. My to mieliśmy przez pewien czas na wieszanie jak największych telewizorów na ścianie, żeby pokazać, że nas stać. To w baroku mniej więcej tak wyglądało malarstwo. Do pałaców. W pałacach malowano scenki z mnóstwem egzotycznych zwierząt i roślin, żeby pokazać, że malarz po prostu jest światowy, bywał, widywał i potrafi to odtworzyć. A mecenasa stać na to, żeby takiego malarza światowego wynająć. No i mamy tutaj między innymi świnki, które chyba jedzą daktyla. Znaczy nie powinny w ogóle. Wszędzie są pokazywane owoce, ja rozumiem, owoce słodkie, wtedy nie mieli słodyczy, nie mieli cukru rafinowanego, więc słodycze były takim, no, były takim kaprysem. Więc świnki zawsze będą pokazywane przy owocach, gdzie one zasadniczo powinny jeść z tego liście i warzywa. I tutaj mamy właśnie daktyle, mamy jakąś małpkę, mamy papugę, no i w tle oczywiście bardzo, bardzo wystawny pałac. Tak, no i wracamy jeszcze na chwileczkę, dlatego że mamy tutaj Jorisa Hefnagela, który należał do szkoły flamandzkiej malarzy, ale oprócz tego był przyrodnikiem, który też namalował, który też mieścił świnkę morską w swoich atlasach, w swoim atlasie, mianowicie zatytułowanym Animalia Quadripedia Etreptilia. Quadrupedia i Etreptilia, co jest zbiorem zwierząt czworonożnych i gadów. Nie wiem skąd ta systematyka. Świnka jest tu przedstawiana razem z arbuzem, co absolutnie nie ma sensu, bo świnki wszyscy wiedzą, że świnka ma bryłę doskonałą, czyli nie arbuza, a bakłażana. No i przedstawione zwierzę, co jest absolutnie bez sensu. Natomiast w późniejszym malarstwie niektórzy malarze mieli większą intuicję niż Hefnager. No i przechodzimy powolutku. Tu też mamy Hefnagera, ale syna, który zaprezentował, tak jak mówiłem wcześniej, mamy w baroku modę na scenki rajskie, mitologiczne, plus oczywiście pokazujemy mnóstwo zwierząt egzotycznych, o które trudno, więc mamy indyka, oczywiście z Nowego Świata, mamy pawia, ale paw to już powiedzmy, że był bardziej pospolity, mamy wielbłądy, mamy strusie, a żeby nie było też tak egzotycznie, bo to wtedy ktoś by mógł uznać, że to jakiś nowobogacki sobie ten obraz zamówił, to są też zwykłe nasze europejskie zwierzęta. No i mamy tutaj świnkę morską pod kopytem byka, obok lwa i obok jeżozwierza. I uwaga, jeżozwierz jest blisko spokrewniony ze świnką morską, więc tutaj Hefnager syn miał całkiem niezłą intuicję. No i przechodzimy oczywiście do Brechli. Tutaj mamy piękną scenę. Niderlandy oczywiście tłukły się wtedy z Hiszpanią, więc mamy tutaj
ukryte właśnie te wątki polityczne, wojskowe za tymi niby scenkami rajskimi. No i tutaj na dole mamy dwie świnki morskie, które pożerają jakieś liście. Umaszczenie tych świnek morskich u Brechla jest bardzo podobne zawsze, więc możemy zakładać, że on miał dwie świnki morskie i po prostu on je portretował w swoim malarstwie. Przy czym uwaga, gdyby ktoś w takiej zbroi brzęczącej znalazł się obok świnki morskiej, to one by na pewno nie siedziały tak spokojnie, tylko po prostu by wiały, gdzie pieprz rośnie, mianowicie mogą strzelać petardy na Sylwestra całą noc i nic, ale jak spadną klucze na drugim końcu mieszkania, to jest wielka panika. Tak, no i tutaj mamy Brechla syna, Venus, Ceres i Bacchus. Te scenka rajska, na samym dole trochę mi ucięło, są właśnie te dwie świnki morskie, bardzo ze sobą, bardzo podobnie umaszczone jak na poprzednim obrazie. No i następna scenka, która kuszenie, nie pamiętam jak się nazywa ten obraz. To jest bardzo ważny obraz, dlatego że on tutaj ma pewne napięcie, które za chwilę wybuchnie. Po lewej stronie mamy właśnie Ewę, która właśnie sięga po owoc. Mamy tutaj, a na dole mamy dwie świnki morskie, w prawym dolnym rogu, znowu obok jeżo zwierzy, cudowna intuicja, mamy dwie świnki morskie, które są obserwowane przez drapieżne koty i te koty tak się im przyglądają, jakby wiedziały, że za chwilę cała ta rajska umowa przestanie obowiązywać i one właśnie się szykują do pierwszego posiłku. Tak, no i tak jak mówiłem, że mody się rozszerzały, świnki są dosyć łatwe w utrzymaniu, dosyć jak to gryzonie się mnożą, więc w pewnym momencie po prostu ich cena zaczęła spadać, dlatego że po prostu poprawiła się podaż i świnki zaczęły schodzić do coraz nadal zamożnych, nadal dobrze sytuowanych domów, ale także nie tylko pałace najwielkie, ale także kamienice przy rynku też. Ich właściciele mogli sobie pozwolić na świnki morskie, ale cały czas się utrzymywała ta moda. Już na schyłku baroku cały czas dzieci były portretowane ze świnkami, tak jak to się wcześniej działo właśnie w epoce elżbietańskiej. Więc tutaj mamy właśnie przykłady późniejsze. François Hubert Drouin, portret chłopca ze świnką i później będziemy mieli coraz więcej, ja nie wiem, czy niestety nie mam, szkoda. Ja to później wam pokażę na koniec, jest taki fanpage, gdzie są przedstawienia świnek morskich w malarstwie, rzeźbie i tak dalej. I to widać tam, że pod koniec już po XIX-XX wiek to w zasadzie mamy coraz więcej, cały czas są dzieci ze świnkami morskimi, ale w zasadzie siedzące na schodku przed jakąś chałupą albo gdzieś tam siedzące gdzieś w małym domku w Londynie i tak dalej, więc mamy cały czas ten motyw świnki morskiej na rękach u dziecka, ale już powiedzmy, że we wszystkich, że świnka stała się w pełni demokratycznym zwierzątkiem. No i polski element, tyle że to jest taki element polski jak w przypadku Potockiego i rękopisu znalezionego w Saragosie, mianowicie Teodor Lubieniecki, też malarz barokowy portretował świnki, tyle że on słowa po polsku nie znał, mówił po francusku, tak samo jak Potocki, też przecież rękopis znaleziony w Saragosie jest napisany po francusku. No i późniejsze przedstawienie to już XIX wiek i to jest bardzo ważny wkład w ogóle w pewne zjawisko, jakie występuje w przypadku lokalizacji religii ogólnoświatowej. Tutaj mamy ostatnią wieczerzę, gdzie jest pieczona świnka morska jako centralna potrawa. I to jest coś uniwersalne w ogóle dla wszystkich pokarmów ofiarnych, rytualnych, że po pierwsze musi to być pokarm, który dla danej kultury nie jest czymś najbardziej pospolitym, a z drugiej strony on musi być dostępny dla wszystkich bez względu na ich stan majątkowy. To znaczy, żeby przynajmniej raz, dwa razy do roku mogli sobie na coś takiego wszyscy pozwolić. I tak będzie właśnie, więc my będziemy mieli zwykły chleb jako chleb, pszenny czy żytni. W przypadku Europy nie, nam się wydaje, że chleb jest takim pospolitym jedzeniem. Jeszcze do niedawna tak wcale nie było. To znaczy, jeszcze pod koniec XIX wieku proboszcz parafii w Węgorzewie pisał do superintendenta, że nawet na takiej Litwie mają już
18 ziaren z jednego kłosa, a u nas jest tylko 9, więc jeżeli weźmiemy, czy 5, 5 przepraszam było, więc zboże było, czy było bardzo cennym, było, w niektórych regionach było bardzo cenne, więc w zasadzie chleb był też jedzony odświętnie. I w Chinach to będą ryżowe, a jeżeli tłumaczymy na przykład na język plemion koła z plemion żyjących za kołem podbiegunowym modlitwę pańską, to w zasadzie tam nie ma słowa o chlebie powszednim, tylko jest ryba powszednia. Więc tutaj mamy przykład tego, jak jest lokalizowana pewna uniwersalna symbolika. No i tak, jest takie opowiadanie Pigs is Pigs Butlera. To jest nabijanie się, to jest humoreska, zresztą ta ekranizacja z 50 disneyowska, ona jest dostępna na YouTubie, można ją obejrzeć, to jest taka krótka miniaturka typowa właśnie dla Disneya z tamtej epoki. Mamy dwie świnki morskie i one trafiają na cło, na dworcu, no i pracownik celny, urzędnik celny się zastanawia, czy to są, jakie ocwić, dlatego że to są, niby są świnki, więc powinien jako zwierzątka gospodarskie, ale z drugiej strony są to zwierzątka domowe, wobec tego jest inna stawka. No i jest to przesyłka krajowa, bo krajowa, ale to są świnki z Gwinei, czyli teoretycznie jest to przesyłka zagraniczna. Więc mamy właśnie taki kafkowski problem z biurokracją, że w jaki sposób mamy wycenić te dwie uśmiechnięte świnki morskie, które tam sobie coś gadają pod nosem. No i tak, mamy świnki, scenarzyści nie ukrywają, że w Star Treku, w TOSie i w DS9, dlatego że na rocznicę chyba 30 czy 40 w Deep Space Nine cofnęli się w czasie właśnie do tamtego odcinka z triblami. Trible są wzorowane na świnkach morskich, są miłe w dotyku, mają, wydają kojące dźwięki i w zasadzie są wiecznie głodne. Trible nad świnkami morskimi mają tę przewagę, że się rodzą w ciąży, żeby oszczędzić na czasie. Jest też to, i scenarzyści wprost przyznawali, że oni się wzorowali na świnkach morskich, więc możemy uznać, że to jest przedstawienie świnki morskiej w kinie. Jest w książkach natomiast mamy Golden Hamster Saga. To jest jak on miał na imię? Dietlof Reiche. Napisał taki zbiór, kilka zbiorków właśnie takich bajek dla dzieci o Fredim Auratusie, o złotym chomiku. Przy czym w tej historii występują dwie świnki morskie nazwane Enrico i Caruso. Od oczywiście śpiewaka operowego, dlatego że potrafił naprawdę drzeć się potem pieńczą. No i te dwa chomiki, te dwie świnki są bardzo niesympatyczne, do tego chomika wyzywają go, cały czas się z niego naśmiewają i są takimi w zasadzie takimi szkolnymi przemocowcami, co to się znęcają nad protagonistą, bardzo klasyczny zabieg fabularny. Dalej chodźmy, mamy Michaela Bonda, Olga da Polga, tylko pierwszy tom wyszedł po polsku. I tam mamy świnki morskie, które... Pipsqueak i Wilfred, oczywiście oprócz Olgi. Olga opowiada historie, które są zwykłymi historiami takimi, jakie może świnka morska przeżyć gdzieś tam u siebie w mieszkanku, ale ona fantazjuje, rozbuchuje do tego poziomu, jak mniej więcej można by to na... które są absolutnie nierealne, coś jak historię barona Münchhausena. Mamy też świnkę morską u Louisa, mianowicie wujek Diggory'ego Kirke, był Andrew Catterley, był magikiem, który próbował znaleźć sposób na przejście do Narni. No i kiedy w okolicach 1900 roku udało mu się odkryć ten sposób, to jako przodem puścił świnkę doświadczalną, w sensie świnka morska była pierwszą żywą istotą, która z naszego świata przedostała się do Narni. Waciulika, niestety nie pamiętam imienia, to sobie wygooglać. A jest Ludwik, jest na okładce, bo nie patrzyłem na kanał. Ludwika Waczulika, Świnki morskie, jest to powieść, która powstała jeszcze w Czechosłowacji.
Jest to opowieść o takiej bardzo nudnej czechosłowackiej rodzinie urzędników średniego, niższego szczebla z dwójką dzieci, którzy nagle dostają świnkę morską i tam wchodzą z tą świnką w interakcję. Są zwykli ludzie, którzy wchodzą ze świnką w interakcję. Tam czasami ją karmią, czasami ją tkną, czasami, a zobaczymy, co ta świnka zrobi, jak ją dźgnę w oko. A co zrobi, jak będziemy tę świnkę tak męczyć i tak dalej. Po prostu posuwają się w swoim sadyzmie coraz dalej, dlatego że po prostu mogą to zrobić i chcą zobaczyć, co będzie. Oczywiście jest to alegoria do opresyjnego aparatu władzy, który jeżeli nie podlega kontroli, to on będzie coraz bardziej opresyjny. No a tutaj właśnie mamy świnkę, gdzie zwykła rodzina staje się bandą sadystów, którzy znęcają się nad zwierzątkiem, dlatego że mogą. Tak, o właśnie i mi się pojawił, bo ja go w notatkach po prostu miałem wcześniej, więc mamy tutaj sagę o złotym chomiku. I tak, Pauline Cornelis napisała Koto życie świnki morskiej i to jest fenomenalna, fenomenalna książka do kibla. To są historyjki o główna bohaterka, która tylko tyle, że ona mówi, że czasami się czochra po futerku i nie chce wiedzieć, co to znaczy. I ma przezwisko chyba Kawia, nie pamiętam, już to dawno czytałem. I to są takie krótkie scenki z korporacji, takie jak w zasadzie można z niektórych amerykańskich dzienników czy tygodników wygrzewać takie komiksy na 2-3 obrazki anegdotyczne. Więc oni tam spotykają się gdzieś przy automacie z kawą, ona coś powie, on coś powie. Czasami to ma puentę, czasami nie ma puentę, czasami to jest śmieszne, czasami to jest nijakie. Nawet świnki morskiej tam żadnej nie ma. Ja to poprosiłem o egzemplarz recenzencki ze względu na tytuł. Nie ma to nic wspólnego ze świnkami morskimi, ale niejako z obowiązku postanowiłem przestrzec. Natomiast w zasadzie, jeżeli ktoś nie lubi czytać w toalecie poezji, korpożycie świnki morskiej jest fenomenalne. Na pewno długość rozdziałów nie spowoduje hemoroidów. I tak, idziemy do kina. Jest doktor Dolittle, gdzie oczywiście jest świnka morska, która odgrywa swoją fabularną rolę, więc jest nie tylko ozdobnikiem. I największa tragedia, jaka spotkała świnki morskie w historii, to jest załoga G. Załoga G była dla świnek morskich tym, czym dla dalmatyńczyków było strajkiem dla dalmatyńczyków, dla rybek akwariowych był Nemo i tak dalej, i tak dalej, to znaczy mamo kuchni. I potem świnki morskie znajdowaliśmy w sypach na śmieci, w koszach na śmieci, w reklamówkach, na klamkach sklepów zoologicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc potem po prostu był wysyp albo ścigaliśmy je ukryte pod krzakami w parkach. Więc załoga G odnotowuje, była. I Black Mirror, odcinek Krokodyl. Bardzo ciekawy odcinek, gdzie dochodzi do morderstwa całej rodziny, w wyjątku, dlatego że metody śledcze pozwalają odtworzyć, wejść w głowę świadka i odczytać jego wspomnienia, jego oczami, dlatego sprawcy włamania zabijają nawet niemowlę. No tyle, że przegapiają świnkę morską. I ja bardzo, bardzo współczuję dowolnemu śledczemu, który by musiał zajrzeć śwince morskie w oczy. Po pierwsze, świnka ma oczy po bokach, co widać. Jak większość zwierząt roślinożernych, potrzebuje oczu raczej, żeby w czasie żerowania wypatrywać potencjalnych drapieżników, a nie po to, żeby trójwymiarowo śledzić każde źdźbło, które za chwilę pożrą, bo to źdźbło raczej szybko nie ucieka. Po drugie, ze względu na to, że musi obserwować ruch potencjalnych drapieżników, świnka widzi około 60 migawek na sekundę, więc widzi dużo w zupełnie innym tempie i widzi w zupełnie innej długości fal niż ludzie. Więc osoba, która by nagle zaczęła widzieć zezem rozbieżnym panoramicznie w przyspieszonym, zwolnionym tempie i w zupełnie innej szacie kolorów, prawdopodobnie miałaby problem potem z migreną. Poza tym świnki morskie one nie muszą widzieć wyraźnie, dlatego bardzo łatwo jest spłoszyć świnkę morską gwałtownym ruchem z oddali, dlatego że świnki widzą wyraźnie tak na odległość metra półtora. Więc to, że świnka znajdowała się w klateczce na drugim końcu pokoju, w zasadzie nikomu w niczym by nie pomogło. Ale też odnotowuję, że było coś takiego. Seria Guinea Pig to jest... seria japońskich horrorów, slasherów, gore, które zasadniczo nie mają sensu, odnotowuję ze względu na tytuł. Łapana jest, ofiara po prostu jest poddawana torturom i to jest cały sens tego filmu. Jest Fleabag, jest serial, taka milenialna
Bridget Jones, która pije jeszcze więcej niż Bridget Jones, pali zawsze za dużo, nigdy nie ma pieniędzy, ma złe kontakty z rodziną. No i koleżanka ją namówiła, żeby otworzyła kawiarnię z motywem świnki morskiej. Jest tam faktycznie świnka morska, na ścianach, na ceramice, na zegarach, na wszystkim są świnki morskie, więc powiedzmy, że tam też świnkę morską mają. I przechodzimy w ogóle do perły w koronie, mianowicie South Park Pandemic. Jest to dwuodcinkowy, nie pamiętam jak się drugi nazywa. Nie pamiętam, jak się drugi odcinek nazywa. I to jest podwójny odcinek o świnkach morskich, wzorowany na Cloverfield. To jest Abrams, reżyser, który wreszcie zakopał topór wojenny między fanami Star Treka i Gwiezdnych Wojen, mianowicie jedni i drudzy go znienawidzili. I to jest odcinek o tym, że zespoły Letni Pana są usuwane z centrów handlowych, właśnie te wszystkie peruwiańskie zespoły, które też się w dużych miastach w Polsce pojawiają. No a potem jak chłopcy oczywiście widzą, ile oni w tych skrzyniach na instrumenty mają pieniędzy, to oni też zakładają swój własny zespół, no i w pewnym momencie trafiają do ośrodka deportacyjnego w Guantanamo. I kiedy zniskają te wszystkie kapele, pojawiają się gigantyczne świnki morskie, nie tylko świnki morskie, bo tu mamy właśnie na tym slajdzie jest Guinea Pirate, Guinea Dinosaur, tam jeszcze była gdzieś Guinea Bee i tak dalej. I one po prostu, i mamy tę trzęsącą się kamerę, ojciec chyba Stana właśnie biega z tą kamerą i nagrywa to, jak potwory atakują miasto. Tutaj mamy właśnie na górnym slajdzie, jak to właśnie świnka odrywa jakiemuś mieszkańcowi South Park rękę. Tak, no i internety. Teraz będę przeskakiwał. Pojawiają się. Podam kilka przykładów. Właśnie w większości historycznych, to znaczy świnki nie żyją zbyt długo, niestety, więc nie możemy. Większość tych świnek już niestety nie żyje. Ja będę teraz pokazywał Wam poszczególne przykłady. Tu chyba ciebie mam, tak, tu ciebie mam. Zaraz, bo mam za dużo okien otwartych i mi się to zaczyna sypać. Czy ja was przypadkiem nie wyłączyłem? Nie, nie wyłączyłem was. Nie to, nie to, to. Tak. I to jest piosenka wzorowana na Eminemie. To robiła taka 10-11-letnia dziewczynka, która miała świnkę i robiła to po prostu w tym zwykłym tym edytorze Windowsowym. I to jest był taki, to już było z 10 lat temu w ogóle, to jest bardzo stary materiał. Okej, no mi Luba update'uje, że 20 lat temu dziewczyna miała kilkanaście lat. Chodźmy dalej. Kolejny jest świnek Rory. Też nie będę wam puszczać całości, natomiast właściciel przeprowadzał z nim wywiady. Tak, to był świnek Rory. Świnkowi Rory'emu się niestety zeszło na płuca i wtedy ten jego właściciel przestał prowadzić ten kanał. Kolejny przykład, możecie subskrybować jak najbardziej tego, oni mają tego naprawdę mnóstwo. Imperium Lawy. Imperium Lawy to jest taka świńska rodzina. Właścicielka puszcza mnóstwo filmów właśnie, kiedy ona idzie do zagrody z jedzeniem i wtedy świnki przeskakują przez lawę. Nawet jest tutaj rozłożona kartka pokazująca jakieś tam ogniste elementy. No, niektóre świnki widać są odporne, ognioodporne. I oni wrzucają dużo właśnie materiałów takich tego rodzaju, właśnie w zwolnionym tempie ze świnkami i nie tylko. Nie, to nie jest ten przykład, dobra. I jest Ace, też wam wrzucę. Świnka tresowana. Świnki bardzo łatwo wytresować, tylko trzeba je, tylko to,
jest, jak widać, ja chyba włączę tą melodię, ona nie jest potrzebna. Więc no i jak świnkę karmić, to świnka jest bardzo pojętna. Do tego stopnia, że świnki są naprawdę bardzo pojętne. My mieliśmy kiedyś świnka, któremu łapka weszła między kraty, przez co strasznie go bolało i on cierpiał i płakał i przyłożyłem. On cierpiał i płakał, aż dostał kawałek jabłka. No i następnego dnia, jak wstaje, patrzy, a ten świnek widzi, że my wstajemy, on wybiega na środek pokoju i w ogóle zaczyna jakieś dziwne ruchy robić i się okazuje, że po prostu on zrozumiał, że jak go boli, to jak będzie pokazywał, że go boli, to dostanie na pocieszenie coś do jedzenia, to oczywiście postanowił wykorzystać tę metodę już po jednym razie. Jest gwiazda Instagrama Ludwik. Ludwik też niestety niedawno zmarł na jakieś nowotwory, to są jego następcy niejako. Dlaczego jest Ludwik? Ludwik jest najbardziej trendującą polską świnką morską. Mianowicie Ludwik był w rankingu New York Timesa w najbardziej trendujące zwierzątko na Twitterze. Więc powiedzmy, że jest to światowa gwiazda. Chodźmy dalej. Jest Ponio też już niestety, Ponio Piglet of the Sea, niestety też już nie żyje. To jest ta świnka pomarańczowo-biała. Jest film na Dodo. Wyłączę dźwięk. Jak to? Ponio nie lubi dzielić się jedzeniem i dodatkowo używa jako broń. Ponio ma mnóstwo, jak sama nazwa profilu wskazuje, Ponio Piglet of the Sea jest świnką, która żyła nad morzem w Stanach Zjednoczonych i jest bardzo dużo zdjęć właśnie świnki na plaży. Dobra, zaraz, chodźmy dalej. Tak, i to też się trendowało przez jakiś czas, to już trzeba z podkładem muzycznym. Świnki tak czasami się... Dobrze, to... Świnki się czasami tak zawieszają, to nie jest nic złego, nic strasznego, one czasami tak mają, to może być zaskakujące dla kogoś, kto tego nie zna. I zaraz i wracamy do... chyba tutaj? Dobra, jesteśmy. Tak, no i idziemy Piggy Parrots. Jest też fanpage, który przerabia właśnie przy filmy różne plakaty, różne treści popkulturowe na świnki morskie. Więc tutaj mamy zrobione właśnie Harry Potter, tutaj jest The Walking Dead oczywiście z kijem baseballowym. Tak. To jest szczególnie zacne. Ich plakaty oczywiście jakieś tam na drugie kubki można gdzieś tam kupić, pewnie ze Stanów będzie ciągnięte. Ludwik już był, Ponio Piglet of the Sea na plaży, tak jak mówiłem. No i jest Poppy. Poppy też niestety zeszło się chyba już w tym roku. Tak, ma już następczynię, poza tym ktoś złości, jakieś trolle zaczęły się pojawiać na tym fanpage'u i po jakimś czasie dziewczynie przejęli konto, więc niestety zamknęła. Tak, to już było. I Kakazuma Studio, to jest dziewczyna z Pola, graficzka. Obiecywała, że będzie na Polkonie o Polkonie, więc trzymam ją za słowo i przypomnę. I to jest seria komiksów bardzo sensownie tłumaczących zachowania świnek. Znaczy, to jest sama prawda od początku do końca, co tu się wyprawia. Ostatnio rysuję trochę mniej, ale jest gigantyczne archiwum jej prac. Ja zaraz muszę kończyć. Więc już przejdę. Świnki były też na konwentach. Zbieraliśmy pieniądze na Stowarzyszenie Pomocy Świnkomorskim na Polkonie w Bielsku Białej i tutaj można obserwować zdjęcia celebrytów z pisarzami. No i tutaj mamy właśnie dwóch celebrytów z pisarzem i wydawczynią. No więc mamy też nasze fandomowe prosiaki. One się też pojawiały na awangardach czasami. No i na koniec Save the New Church Guinea Pig. To była akcja trwająca 5 lat aktywistów, terrorystów, mówmy wprost, przeciwko hodowli świnek morskich na badania laboratoryjne. Sprawcy dopuścili się przeszło 450 przestępstw, które miały przekonać właścicieli do zamknięcia biznesu. Zostawiali kał na wycieraczce, wrzucali petardy, podpalali budynki, fałszywie oskarżali o gwałty i właściciele zgodzili się dopiero zlikwidować tę hodowlę, kiedy jeżeli ich aktywistki zgodzą się zwrócić ukradzione z cmentarza ciało teściowej właściciela.
Tam łącznie kilkadziesiąt chyba osób dostało od 2 do 12 lat więzienia, więc to mamy taką historię, którą zamierzam kiedyś sfabularyzować, bo to jest fenomenalne w ogóle zjawisko. No i tutaj jest nasze statko, też już troszkę zdeaktualizowane niestety. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i chyba zaraz będę już wpuszczać powoli też kolejnych prelegentów. Zatrzymaj udostępnianie. Jak coś, to ja jeszcze jestem dostępny. Widzicie, ja siedziałem na prelekcji, nie zwróciłem na waszego. Ja wam bardzo dziękuję za obecność i bawimy się dalej na konwencie.